Chciałem bardzo serdecznie podziękować za możliwość odbycia z Panią tej rozmowy i zapytać, jakie są Pani najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa? Moje wspomnienia z dzieciństwa właściwie, znaczy trwają do tej pory, bo byłam ogromnie przywiązana do mojej babki, matki mojego ojca, którzy dziadkowie mieszkali przez krótki okres czasu u nas, ale to też chyba było zamieszkanie po ich powrocie z Kijowa. Wyjechali z Kijowa, gdzie mieszkali przez... Gdzie to jest najgorsza część tego programu, że wszystko, co się stało 80 lat temu, do tej pory konsekwencje tego trwają do tej pory. Przede wszystkim sam fakt, że znalazłam się w Kanadzie, prawda? Matka mojego ojca była osobą, która, znaczy Agnieszka Gałczyńska, osobą, która miała, z tego co mi opowiadano, ale też widziałam to na zdjęciu, które oczywiście zginęło w zawierusze wojennej, to byli pozostali synowie, czy bracia mojego ojca, którzy jednak, ponieważ już założyli rodziny w Kijowie, nie powrócili do Polski. Babka miała 12 synów, nie miała ani jednej córki. Powrócili do Polski najmłodsi, to znaczy mój stryj Aleksander, mój ojciec kolejno. Tamci Aleksander najmłodszy, po nim ojciec mój, potem był stryj Władysław i stryj Bronisław. To byli cztery. Kiedy Pani mówi powrócili, ma Pani na myśli ten okres po powstaniu niepodległej Polski, kiedy w roku 1919, 20, 21 przy różnych okazjach, tak. Polacy mieszkający gdzieś daleko na Kresach Wschodnich albo wracali, mogli wrócić, było to możliwe, albo nie wracali, bo... Bo nie mogli, bo po prostu nie mogli ze swoich osobistych względów rodzinnych często, ale oczywiście wygnała ich stamtąd też rewolucja, prawda? Ten okropny okres, przed którym się chronili. Wiele z nich po prostu uciekało. Uciekało, oczywiście. Babka szczególnie jakoś mnie, bo już miała poprzednio, prawda, starsze rodzeństwo, starsze dzieci już były pożenione i miały dzieci, ci, którzy zostali w Kijowie, bo tak mi zostało w pamięci wzrokowej duże zdjęcie rodzinne i tych, którzy zostali w Kijowie. I wiem, że tuż przed wojną dostaliśmy wiadomość, że zmarł stryj Jan. Bardzo mieli imiona polskie, Mieczysław, Bronisław, Stanisław, Władysław. Wszystko takie mieli imiona. Najstarszy Jan miał imię, dostał imię swojego ojca, jasne, bo dziadek był Jan Ryszak. Co kontynuujemy zresztą, bo mój jeden z moich bratanków nosi też to imię, Jan. Babcia, miasto Zdolbunów, to było miasto powiatowe, jednak pamiętam na mapie kuleczko oznaczające miasto powiatowe, bo był powiat zdolbunowski. Nie wiem, czy to się potem zmieniło na Rówieński, ale w tych okolicach mieli swoje posiadłości lubomirscy i byli tak zwani
Lubomirscy Rówieńscy. To jest. Bo Równe było większym miastem położonym kilkadziesiąt kilometrów dalej, oczywiście po polskiej stronie granicy. Tak, ale ja myślę, że Równe było po prostu, nie wiem czy ilościowo, jeżeli chodzi o zaludnienie, było większym miastem, ale było na pewno bardziej skomercjalizowanym miastem. Wszystkie różne sklepy, krawce, moja w tamtych czasach, rzeczy robiło się wszystkie na miarę. Mowy nie było o tym, żeby było takie ubranie z tak zwanego haka, jak to dzisiaj mamy. Więc babka moja jeździła do Równego, do swojego krawca, zamawiała tam płaszcze, kostiumy i były przymiarki. I proszę sobie wyobrazić, że przedziwną rzeczą jest, nie wiem, na pewno dużo osób ma takie same wspomnienia, ale że ja pamiętam siebie w tym zakładzie krawieckim, jak stoję mała dziewczynka, to pewno miałam między 4 a 5 lat i wiem, w dużym, olbrzymim lustrze, które dla mnie wtedy było olbrzymie, i widzę siebie. To jest zamiast zdjęcia widzę ten swój obraz w lustrze u krawca. Mam niebieski paltocik z takim żółtym lisim kołnierzykiem. Na głowie mam czapkę wełnianą z niebieskim otokiem i z niebieskim pomponem. To była ja. I takie mi zostało wspomnienie z tego okresu. Niestety, moja babka zawsze mnie zabierała z sobą. Babka moja była wysoką, tęgą. Kiedyś, jak znajdę to jej zdjęcie, to panu pokażę. Potem szliśmy do cukierni. Nie wiem, co moja babcia piła, pewno albo herbatę, bo jak wróciła z Kijowa, to wiadomo było, że wtedy była w modzie herbata, prawda? Więc, ale ja dostawałam filiżankę gotowanego mleka, bo wtedy mleko jeszcze nie było pasteryzowane. I jak się zamawiało mleko dla dzieci, to mleko musiało być przegotowane i maślaną bułeczkę, tą przysłowiową maślaną bułeczkę. Potem wsiadałyśmy do pociągu, wracałyśmy do domu, to była podróż pociągiem. Mhm. Czyli wyjeżdżałyście rano, spędzaliśmy cały dzień, potem wracaliśmy po przymiarkach, Ja się nie nudziłam, to jest dziwne, ale myślę, że to poświęcałam czas przeglądaniu siebie w lustrze. A proszę mi powiedzieć, pani rodzice mieszkali w Zdołbunowie ze względu na pracę taty, tak? Ja tak przypuszczam. Proszę sobie wyobrazić, że ja przecież zupełnie nie miałam okazji rozmawiania na te tematy z moimi rodzicami. Tylko po prostu robiłam to, co rodzice robili. Odwiedzałam moich dziadków, chodziliśmy do parku. Mój ojciec był oczywiście, uwielbiał futbol, piłkę nożną. Także były mecze, na które ojciec chodził. Ja tego nie uznawałam, po prostu było mi to obce, tylko wiedziałam, że ojciec chodzi na mecz piłki nożnej. A ojciec pracował w starostwie? Był urzędnikiem? Pewno był urzędnikiem, ale ja pamiętam na przykład, że ojciec i ja na to chodziłam z ojcem, były wieczory ogniska strzelców. I pamiętam jeszcze z tego okresu wiele piosenek, które się przy tym ognisku śpiewały. Także to też nie miałam. Bo ja tutaj ruszam. Także
Ale na przykład nie zdołałam ojca zapytać, dlaczego my chodzimy na te wieczory z moim bratem też. Ryszard też chodził jako mały chłopczyk. Chodziliśmy też do biura, tam gdzie ojciec pracował. Są takie drobne incydenty, na przykład tam było, to biuro było w polu, w jakimś parku i myśmy się ogromnie poparzyli pokrzywą. I taka dobra rada, że jak pokrzywa przy okazji, poparzenie pokrzywą należy posmarować masłem. I nas to wtedy uratowało, bo to jest jednak piekielny ból. Pieczenie, tak, prawda? Parzyło, tak jest. Właśnie, wspomniała Pani o bracie. Ile Was było dzieci w rodzinie Myszaków? Było nas czworo. Co, na przykład nie znam, mam ślubne zdjęcie moich rodziców, ale nie znam daty ich ślubu. Mhm. Ja urodziłam się w 29 roku, więc podejrzewam, ale coś mi tak świta, że być może był to rok 27, jak się rodzice moi pobrali. Potem po mnie przyszedł Ryszard, urodzony w 31. Następną była Danka, urodzona w 33 roku. I najmłodsza Stanisława. Mieli problem rodzice, bo to były bliźniaki, dwie dziewczynki. I ponieważ tyle było, jak zwykle przy urodzeniu nowego potomka, to wszyscy mają coś do powiedzenia i jak należy je nazwać. I w końcu moi rodzice powiedzieli, dobrze, to wobec tego damy im imiona ojca i matki, czyli jedna była Stanisława, a druga Weronika. Niestety Weronika nie przeżyła. Podejrzewam, że pewno w wieku 6, ja to pamiętam dokładnie, chyba to, co się dzisiaj nazywa krybdet. Aha, tak. Czyli śmierć łóżeczkowa. Śmierć łóżeczkowa, to jest taki tak, termin tak po polsku też. Także przypuszczam, że to jest to, co się stało. Stasia przeżyła, czyli przed wojną było nas czworo. No właśnie. Czyli można powiedzieć, że gdyby nie ta tragiczna śmierć najmłodszej siostrzyczki, to miała Pani szczęśliwe dzieciństwo, otoczona miłością rodziców, otoczona miłością dziadków. Cudownie, tak. Mieszkała Pani w takiej rzeczywistości, która wydawała się być wtedy normalnym stabilna, światem. Normalna. No ale ten normalny świat skończył się, kiedy miała Pani 10 lat. Tak, ale jeszcze przedtem przeżyłam bardzo głęboko i to jest właściwie do tej pory to trwa, bo ja jestem zawsze, znaczy powiem w cudzysłowie, że jestem w kontakcie z moją babcią. Każde, wszystko co się dzieje ze mną, jest zawsze referowane. Zwracam się zawsze z prośbą o wstawiennictwo, prawda, do mojej babki. I moja babka zmarła właśnie wtedy, ja tuż przed, nie, po marszałku Piłsudskim. Czyli to był 35 rok i ja miałam wtedy niecałe 5-6 lat. Przeżyłam to ogromnie. Dlatego, że zdarzyło się, że byłam z matką, wracaliśmy z miasta. Miał wtedy przyjechać do nas ten najmłodszy brat mojego ojca. On mieszkał wtedy w Toruniu albo w Poznaniu. To był młody człowiek, który bardzo dużo jeździł, bo znaczy jeździł na swoje studia, bo część dzieci dziadków, ponieważ babka moja była katoliczką, dziadek był metodystą. I ci bracia, jedni byli, zostali metodystami,
drudzy zostali katolikami. Tak to było podzielone między nimi. I stryj Aleksander swoje studia religijne kończył w Anglii. Stąd później po wojnie uczył angielskiego w tej szkole metodystów w Warszawie. I babka pojechała poszła na zakupy, przygotowywała, prawda, przyjęcie dla swojego Beniaminka, bo Aleksander był najmłodszym synem. I w czasie tego dostała udaru, prawda, po powrocie, wracając do domu, więc niestety skończyło się to wielką tragedią, bo stryj przyjechał w odwiedziny do dziadków i niestety tak jakby przyjechał na matki pogrzeb. Matki, tak. Także to było. I po tym wszystkim, to jest naprawdę, do dziś stoi mi w oczach obraz rodziców, którzy wracali z miasta, jak ja się dowiedziałam, że babka nie żyje, i wracali z miasta już oboje, matka w kapeluszu czarnym z welonem, takie były zwyczaje wtedy, i prawda, ojciec z opaską i dla nas przygotowali wszystko, a ja wtedy po prostu padłam na trawnik i nie można mnie było zupełnie z tej rozpaczy wyciągnąć. Ale potem oczywiście przyszło normalne życie, więc tylko, że do tej pory babka jest zawsze w moich myślach. W myślach, modlitwach, tak, pamięci. Tak. A jeszcze swego czasu opowiadała mi Pani o szkole. Miała Pani dosyć wczesny początek. A, zabawne, ale to pokazywałam szkoły. Panu zdjęcia. I na tym potem zorientowałam się, że na jednym z tych zdjęć, teraz nie mogę ich znaleźć, więc jest tam ta sprawczyni tej mojego wczesnego pójścia do szkoły i ona jest nawet w berecie szkolnym. No więc jak to było z tym wczesnym pójściem? To było do tak, szkoły? Że ja zwykle, ja byłam raczej takim niespokojnym duchem, i zawsze gdzieś buszowałam. Nie można mnie było znaleźć. To była, jak zamknięto furtkę, żebym ja nie wychodziła, to ja wychodziłam przez górę. Gdzieś się zaczepiałam na sztachetach, prawda, i sukienka była porwana od góry do dołu. Albo wtedy dziewczynki nie nosiły spodni. Zapominamy wciąż o tym. Więc bo dziury w płocie nie było. A nie było. Jeszcze nie było. I przechodziła, i pamiętam nazwisko. Nazwisko była Lusia Barszczewska. I przechodziła, tak. Ja się tak trochę nudziłam. Mówię, ale wiesz co, ja idę do szkoły. Chodź ze mną do szkoły. Nie należało mi tego dwa razy powtarzać. Czyli Lusia miała wtedy pewnie 7 albo 8 lat, tak? Tak. Pani miała? A ja pewnie miałam 5. Tak. To było wszystko po śmierci mojej babki. Więc poszłam do szkoły. Cały dzień mnie szukali, co się z tym dzieckiem stało nieznośnym. Ale potem wróciłam z Lusią. No jak to? Ja byłam w szkole. I potem się okazało, Lusia, nie wiem, czy ona od kogoś miała takie instrukcje w szkole, bo następnym razem Lusia przyszła do mnie następnego dnia. Ja zaczęłam chodzić. Oczywiście to było miasto, szczególnie, że myśmy mieszkali wtedy na peryferiach, znaczy Nowego Miasta. Więc tam w ogóle się wszyscy znali. Moja matka na przykład mówiła mi, że ten kierownik szkoły, bo
powszechna szkoła miała kierownika, nie dyrektora. Tak jest. Jak to wiadomo. Więc, że on był jeszcze tam od wiek wieków, od kiedy ta szkoła tam istniała, ten, nie pamiętam dokładnie jego nazwiska, czy to był pan Prokopowicz, może. Na kresach nazwiska niczego, o niczym nie świadczyły, prawda? Czy to był Polak, czy to był Rosjanin, czy to był kierownik szkoły powszechnej, państwowej szkoły powszechnej. Więc ja zaczęłam tam chodzić i w końcu ten zestaw, zespół tych nauczycieli, że oni zdecydowali, matkę moją znali, prawda, wszystkich tak, znali. Wiadomo było, czyją pani jest córką, czyje, to przyszła ta dziewczynka. Czyje to było dziecko? Tak, to ta od Myszaków. No więc właśnie, że zdecydowali, że jeżeli ja chciałam, miałam tą potrzebę znajdowania się w szkole, to powinno się mnie tam zostawić. I jak przyjdzie koniec roku szkolnego, okaże się, że ja mam dobre wyniki, to dlaczego tego nie zrobić? No i rzeczywiście, zostałam w tej szkole, także jak pokazywałam panu zdjęcie z tej mojej klasy, to jest 38 rok i ja już byłam w klasie, tam było napisane z 5 do 6. Czyli to było dość daleko. No tak, była pani albo 2, albo nawet 3 lata przed swoim tak. rocznikiem. Pamiętam, że przed wojną był taki zwyczaj też, bo to niektórzy, czy kuzyni, czy znajomi, czy dzieci znajomych, że zamiast, żeby robić pierwszą klasę szkoły powszechnej, niektóre dzieci zdawały od razu do drugiej klasy. Aha. Czy bo prostu... były w domu, można powiedzieć, nauczone trochę czytać, trochę tak. liczyć i już można było je zakwalifikować do drugiej klasy. Rozumiem? Tak, ale to liczyć, czy czytać, pisać, to była rzecz jednak bardzo skomplikowana w moich czasach. Dzisiaj ludzie nie piszą bardzo ładnie. Te charaktery pisma są takie kulfoniki. Ja pamiętam w mojej pracy w szpitalu przeczytać pismo któregoś z lekarzy, to była naprawdę wielka sztuka. Więc bo my zaczynaliśmy uczyć się pisać, to dzisiaj to w ogóle dzieci się nie uczą pisać, bo tylko guziczki, prawda, wystukują. Klawiatura. Tak. Prawda? Ale ja pisałam. Pełno kaligrafia w tą stronę, w tamtą stronę, prawda, patyczki między linijkami i dlatego wszyscy mieliśmy czytelne pismo, prawda, bo dbano o pismo, o charakter pisma. No tak. Więc teraz, no i przeszłam do klasy szóstej w 38 roku, ja. Czyli w 39 zaczynałabym szóstą klasę, po czym było zdawanie do gimnazjum. Po szóstej klasie powszechnej zdawało się egzamin do gimnazjum. No ale rok szkolny w 39 roku we wrześniu był już innym rokiem szkolnym. Zaczął się bardzo tak no, smutno oczywiście. Bombardowanie, jak już poprzednio mówiłam, że samoloty niemieckie nawet nadlatywały nad Zdołbunów, były bombardowania, ale oni niedaleko nas była linia kolejowa i tamtędy jechały transporty wojska polskiego, więc były, które były ostrzeliwane i na przykład były kule, odbijali się o nasz dom. Potem z tego taka była wielka filozofia, przychodzili jacyś ważni panowie, żeby oglądać, bo te domy nasze wtedy były otynkowane, prawda? Więc to się odbijało od tego tynku, robiło dziury w tym domu i myśmy zaczęli chodzić. Powiedziałabym, dwa dni może byliśmy w szkole, ale potem z powodu tych pożarów
i bombardowania. Zostaliśmy w domu. Ale taty już wtedy w domu nie było. Ale ojca nie było już, tak, od wybuchu wojny ojca już w domu nie było. Ale był, w zasadzie nie pamiętam, czy był w Równym, czy był w Zdolbunowie, stacjonowany był tam. Także na przykład przychodził do nas, czy widzieliśmy go. Aż do 17 września, kiedy wszyscy wrócili do domu, panowie wtedy byli w domu, ale zaczęły się aresztowania. Dopiero po tym, jak weszli bolszewicy. Przychodzili do domów i zabierali, to zdaje się, że już opowiadałam, czym będziemy dublowali to. To było opowiadanie po angielsku, a teraz opowiadamy po polsku. To prawda. Teraz... Czyli ojciec wrócił na chwilę do domu. Do domu, był w domu i nagle, białym ranem, ktoś puka do drzwi. Białe rano, powiedziałabym, że to była jakaś godzina trzecia rano. Tak do tej pory mam to przeświadczenie, że to była taka wczesna pora. I obudzili nas. Ja oczywiście byłam zaraz przy ojcu. Te małe dzieci spały. Mama je zatrzymała, żeby nie szły do drzwi. I przyszli jacyś dwaj smutni panowie i powiedzieli ojcu, że tylko chcą sprawdzić dokumenty, to wiadomo było, to były takie formułki, prawda, których oni używali. Albo sobie raj z wieszczami, albo że prawierka dokumentów. Ja od tej pory, kiedy ojciec odszedł z tymi panami, nie spałam. Zupełnie jakikolwiek szmer, jakikolwiek trzask, ciągle byłam przy oknie, bo wydawało mi się, że to ojciec wraca. Niestety, jak wiadomo, nie widziałam tego ojca aż dopiero w koło Czerlabińska po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Prawda? Czyli nie widziała pani ojca przez ponad dwa lata. Tak. Ponad dwa lata. Miałam... Matka jeździła najpierw do więzienia w Zdolbunowie, ale tam ci więźniowie byli, ci Polacy, byli powiedzmy 2-3 dni. Potem okazało się, że już nie ma. A to może są w Równym, to oczywiście wszystkie panie jeździły tam do swoich mężów, żeby im dostarczyć, bo ci panowie przecież mieli tylko to, co mieli na sobie, prawda? Więc chodziło o to, żeby dostarczyć im potrzebne rzeczy do życia w więzieniu, którym bardzo mało, prawda, im dawali. Więc któregoś dnia mama pojechała do Równego, z paczką wróciła i mówi, no wzięli paczkę, to pewno ojciec już, znaczy jest w Równym, ale prawie równocześnie z mamą znalazł się listonosz i przyniósł mamie list, dosłownie, do ręki. Okazało się, że ojciec jest, o ile się nie mylę, tak mi to tkwi w pamięci, na Krzywym Rogu. Mhm. Czyli, że już... Oni z Równego, tak. A paczki brali, bo jasne jak słońce. Druga rzecz, która mnie tak ogromnie zdziwiła, bo i szczególnie na Wołyniu, która była taką ziemią, miodem i mlekiem płynącą, gdzie wszystko tam było. Nagle z dnia na dzień, jak się bolszewicy zjawili w Polsce, wszystko znikło ze sklepów. Zaczęło się
nie było cukru, nie było takich podstawowych rzeczy. Absolutnie wymietli wszystko ze sklepów i zaczęły się kolejki. To było zupełnie niesamowite, ale to naprawdę ciekawe zjawisko, jak można ludzi zupełnie doprowadzić do rozpaczy. Także to jest tyle. No i potem przez te kilka miesięcy mieszkaliście Państwo bez ojca w swoim domu w Zdołbunowie, aż przyszedł kwiecień 1940 roku. Przyszedł styczeń i zaraz za nim luty, w którym się zaczęły pierwsze wywózki. W samym środku zimy. Proszę? W samym środku zimy. Absolutnie. I to nie tyle, że zimy, tylko rzeczywiście najgorszej. To jest pamiętane jako jedna z najgorszych zim w tej okolicy. Do tego stopnia, że ludzie, którzy byli pakowani do wagonów bydlęcych, w ogóle od tego się zaczynało, że dzieci, niemowlaki marzły. To było po prostu bestialstwo, bo wiadomo było, że te dzieci wyrzucało się z wagonu. W ogóle to byli ludzie, którzy nie mieli sumienia ani serca. Naprawdę. To było coś obrzydliwego, okrutnego. To do tej pory, ilekroć o tym myślę, ciągle mi się wydaje, że ci ludzie powinni odbyć jakąś okropną pokutę. No to straszne. Także to jest tyle, jak myślę. Moja mama ciągle wierzyła. No, moja mama nie miała dobrego zdania, jakkolwiek przeszła okupację, znaczy zabór rosyjski. Oboje moi rodzice mówili po rosyjsku, prawda? Wiedziała. Już moja mama wiedziała, że nas wyślą gdzieś. I zaczęła przygotowywać pewne rzeczy. Jak się ma czworo małych dzieci, to prawda, myślała o tym. Tylko że tragedia polegała na tym, że matka nie mogła tego wziąć, bo jej nie dali. Nieszczęście sprawiło, że moja mama do dwóch walizek zapakowała rzeczy potrzebne dla dzieci, ale nie mogła pakować płaszczy, futer, jakichś butów zimowych. Także w efekcie myśmy wyjechali do Rosji w lyżwiarskich butach. Czy pan to zna? Nie. A właśnie, to jest ciekawe. Lyżwy przytwierdzało się do butów, takich sznurowanych bucików, na pięcie był wyśrubowany przez szewca taki skówka, otwór. Taka otwór, prawda, i wkładało się to bokiem, potem się prostowało i z przodu butów, znaczy lyżew, były takie dwa skobki, aha, które się kluczykiem przykręcał. Także wyjechaliśmy do Rosji w takich buciczkach. A jeszcze ciekawe jest to, że myśmy zawsze mieli buty robione na zamówienie u szewca. Każdy miał swoje kopyto i tam szewc te buty robił w zależności od tego, jakie były potrzebne. A wtedy akurat zjawiły się w Zdołbunowie sklepy z butami Bata, czeskie. I ojciec postanowił, że spróbujemy. I właśnie do lyżew dostaliśmy buty Bata. I w tych butach znaleźliśmy się na Syberii. Ale te buty nie mogły przejść żadnej próby, bo to były buciczki na lyżwy. Nie na te mrozy cośmy byli. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie wiem, jakim cudem się to stało, że myśmy mieli saperki, takie buty z gwoździami pod spodem, z pięknej skóry, ale one były piekielnie ciężkie.
i kurtkę mojego ojca na baranim kożuchu, tylko że to wtedy te kożuchy nie były tak dobrze wyprawiane, bo nie znano tego sekretu, żeby dzisiaj pan wkłada futro i ono jest leciuteńkie. Wtedy to było piekielnie ciężkie, zwłaszcza dla 10-letniej dziewczynki. Mnie dosłownie odpadali ramiona. Ja do dziś czuję ten ból. Ale zaletą tej kurtki było to, że ona była ciepła, tak? Ach no, nie mogło być inaczej. Ja nie mogłam chodzić, zbierać chrust, bo w pewnym momencie byliśmy w miejscu, gdzie nie było drzewa. To znaczy, wychodziło się z głębokiego lasu na zupełnie przestrzeń nieograniczoną. Horyzontem zupełnie znikał horyzont. I tam trzeba było palić w piecyku, tym naszym takiej kozie żelaznej, chrustem. A chrust to znaczy trzeba było ścinać krzaki, które były mokre, które się nie chciały palić, ale trzeba było je zbierać, bo inaczej byśmy zamarzli, bo tam woda nam zamarzała w tym pokoju. Więc ta kurtka naprawdę nam się przydała, bo nie wiem jak to, bo mama wzięła swoje futro, ale to też nie wystarczało, jakie to było futro. Nie mam pojęcia. A jeszcze opowiadała mi pani kiedyś o butach ojca. No to właśnie mówiłam, aha, że to były z tymi podkuciami, z gwoździami. Rozumiem. Mówiłam, mój ojciec miał małą nogę. Rzeczywiście, zawsze się mówiło mala stopa, wysokie podniebienie, podbicie. Ale dla 10-letniej dziewczynki to były dwa razy za duże, prawda? Więc ja te buty ciągnęłam, to było to rozpacz, czarna. Tyle tylko, że można było do tych butów nawkładać mnóstwo jakichś szmat, które chroniły przed zimnem. Oczywiście. Tak. I noga była sucha. Na tej Syberii, to była Syberia? To była północny Kazachstan. To był północny Kazachstan. I tam spędziliście państwo, o tym rozmawialiśmy obszernie wcześniej, mniej więcej półtora roku. Od wiosny 1940 do jesieni, zimy 1942. Do wiosny 1942. Aha. To znaczy, wyjechaliśmy stamtąd wcześniej, bo jak się okazało, że jesteśmy wolni i możemy stamtąd wyjechać, to moja matka już wszystko załatwiła, że z tak zwanego miasta Karagugi, to było to miasto na takim zupełnym pustkowiu, na górze, matka spakowała nas. Czekaliśmy na stacji, na pociąg, na jakikolwiek, bo wtedy pociągi nie jeździły normalnie, bo to już była wojna. Niemcy, prawda, zaatakowali Rosję i z pociągami było bardzo słabo. Tu też muszę powiedzieć, nie wiem jak ta nasza matka dała sobie radę, żeby nas wpakować do tego pociągu, bo wejście do pociągu drzwiami to była zupełnie nienormalna rzecz. Trzeba było wchodzić oknami. I muszę powiedzieć, bo to jakieś tam tobolki z sobą mieliśmy, te resztki w cudzysłowie magnackiej fortuny, prawda? Że ci ludzie, pasażerowie w tym pociągu, pomagali mojej matce też, żeby nas do tego wciągnąć, ale żeśmy się nie pogubili. Przecież tyle dzieci się pogubiło.
jakie zupełnie... Ale to wróćmy jeszcze, zanim wsiądziemy do tego pociągu, który was... Który nas będzie wiózł w kierunku mojego ojca, no bo właśnie. Już ojciec dał znać, no właśnie. Że jest poza więzieniem i że już wstąpił do wojska. To znaczy wszystko to było pisane językiem zakodowanym, prawda? Bo to była wojna, bo to było wojsko, bo to już na przykład, już jak potem jechaliśmy z ojcem na południe, to ojciec przecież wiedział, dokąd jedzie, bo wiedział dokładnie, dokąd się ten ośrodek zapasowy przemieszcza. Ale nigdy nam tego nie powiedział. Jasne. Tylko, że to... Ale to ojciec was znalazł gdzieś tam w tym północnym Kazachstanie w jakiś zupełnie niezwykły sposób. Bez telefonu, bez internetu. Bo tak, żeśmy się wtedy wszyscy znajdywali. To jest, tak się ludzie odnajdywali. Ja zupełnie nie wiem, jak to się działo, że w ogóle wiadomo było. Znaczy, na tym korzystali oczywiście Sowieci, dlatego że oni niechętnie wypuszczali ludzi ze swoich objęć, bo wojna trwała, ludzie byli, prawda, mężczyźni zmobilizowani, brakowało im rąk do pracy, więc chętnie nie informowali Polaków o tym, że już są wolni, że nie muszą się trzymać tych miejsc pracy. Oni w ten sposób Polaków wykorzystywali, prawda? Że... Ale ojciec jak wyszedł z więzienia, rozumiem, zaczął was szukać, tak? I co? Przysłał posłańca, napisał nie. List? Jak tak, to było? Chyba napisał list do matki. Bo mama już wiedziała, że ojciec... Nie, przepraszam. To jest ważne, żebyśmy powiedzieli, że pojechaliśmy z matką, wyjechaliśmy stamtąd, gdzie byliśmy dotychczas, bo ojciec matce napisał, żeby się spakowała i jechała w jego kierunku. Znaczy, bo wiadomo było, że on był w Tatiszczewie. To tam, to jest Buzuluk, Tatiszczewo, to jest tam, gdzie się te pierwsze, piąta dywizja piechoty uformowała. Więc mama to zrobiła. Dojechaliśmy do Czelabińska i w Czelabińsku nas zatrzymali i powiedzieli, że dalej nie możemy jechać, bo to jest wojenny pas, to znaczy tam cywilnie wojna. Tak. Więc zatrzymaliśmy się w Czelabińsku. Tam już był ośrodek polski i wojskowy, i cywilny. Tam w tym miejscu fizycznie, dokładnie w tym budynku, żeśmy się zatrzymali. Także ojciec już wiedział, gdzie są te punkty, prawda? Gdzie się mógł zgłosić, żeby się dowiedzieć, czy dali znać ojcu w jakiś sposób, że my jesteśmy w Czelabińsku. I mama wtedy zdecydowała, przecież nie mogliśmy tam siedzieć, nikt by nas tam, w ogóle nie, o nas nie dbał. Tak. Więc mama zdecydowała, że ja w ogóle podziwiam tą moją matkę i podziwiam i nie dziwię się, że po tych 2 latach tak straszliwej pracy, że mogła jeszcze się zdobyć na taką rzecz, zostawić 4 dzieci gdzieś no przycupniętych w tym budynku, czy to była polska, znaczy placówka zborna. Tak. Żeby pójść samą piechotą do najbliższej jakiejś wsi, czyli do najbliższego kolchozu. Żeby się dowiedzieć, jakie są tam możliwości zaczepienia się. Widocznie tak ustalili z moim ojcem. Bo mama mówiła doskonale po rosyjsku, świetnie. Była się w stanie porozumieć. Tak. Ale po co ona by miała iść do tego kołchozu? Dlatego, że prawdopodobnie mój ojciec jej powiedział, że to nie ma co, przecież w tym budynku nie było co czekać, na co. Aha. Prawda?
a że on prawdopodobnie tak się zorganizuje, że będzie mógł do nas przyjechać. W Czelabińsku nie było co w dużym mieście zostać. No tak. Bo chodziło o wyżywienie, chodziło, prawda? Więc moja matka, znaczy po wyjeździe z tej Karagugi, bardzo w tej Karagudze straszliwie pracowała. Bo jej praca polegała na pracy w elewatorach, które miały, prawda, góry zboża, leżały tu i tam. Trzeba było je przykrywać olbrzymimi brezentami, które były ciężkie, a matka była zaangażowana do pracy w reperowaniu tych brezentów. Więc miała w ogóle ręce pokrwawione, a niezależnie od tego musiała je przeciągać, przenosić z miejsca na miejsce, więc w rezultacie złamała sobie krzyż. To znaczy złamała w tym sensie, że choć... Tak. Więc właściwie już nie mogłaby tak w dalszym ciągu pracować. A tak jak mówiłam panu, myśmy byli jakimś takim dziwolągiem w tych zsyłkach. Dlaczego ja nigdy nie słyszałam o takim przypadku, że kogoś zabrali, zawieźli, zostawili i w ogóle się nie interesowali. O tyle tylko, że przychodził taki nauczyciel, komsomolec, który mamę napastował, więc się matka moja chowała to pod łóżko, to tam, żeby go nie widzieć, ale jemu chodziło głównie o jego pracę, prawda, że Pana Boga nie ma, że cukierki nam daje Stalin, że jak ona wychowuje swoje dzieci, to tylko o to chodziło. Ale tak, w ogóle się nikt nam nie zajmował, czyli czy moja matka chciała, czy nie chciała, musiała pracować, prawda? Musiała sobie sama znaleźć pracę. Szczęściem, że mówiła po rosyjsku, prawda? No tak, nikt nie dawał pieniędzy, nikt nie dawał jedzenia. Czwórka malutkich dzieci. Bo pani ma wtedy 11 czy 12 lat, tak, Rysia tak. 10, tak. Danusia 8, a Stasia 6. No tak. Więc jak już poszła do tego kolchozu, okazało się, bo w Rosji też tak było, że zamożność ludzi, to znaczy jaka zamożność, ale w razie, że mogli żyć po ludzku, nie byli głodni, zależała od zbiorów kolchozu, jak wyszły żniwa, tak. Jakie były rezultaty, bo to potem oni dzielili, prawda, między siebie. Więc okazało się, że pod tym Czelabińskiem ten kolchoz był dość zamożny. To znaczy, że kolchoźnicy dostali swoje udziały, które były przyzwoite, mogli z tego wyżyć. A ja potem pracowałam. Ja pracowałam, mając lat 12, ja pracowałam w kolchozie. To znaczy przebierałam marchewkę i kartofle w tych złożach, gdzie oni na zimę przechowywali te jarzyny. Ale ponieważ te jarzyny się psują, no to należało z jednego miejsca przerzucać je na drugie. Ja na początku robiłam tą pracę, wykonywałam, ale potem dorobiłam się stanowiska, bo liczyłam, kto ile wiader przebrał tych kartofli. Czyli stałam w środku i bardzo mądrze pisałam. No, bo wcześniej zaczęła pani chodzić do szkoły, miała pani ładny charakter pisma, wszystko to się przyda. Więc właśnie. I po skończonym dniu pracy dostawałam kilogram pieczonego chleba, kołacz, i kilogram mąki. Czyli wyobraża sobie pan, nagle dostaję, jestem zamożna. Jak mój ojciec przyjechał, to miałam zebrany worek mąki, który zresztą oddaliśmy.
No a... Aha. Dobra, to teraz zamieniamy baterię. I w pewnym momencie cała ta udręka, katorga, mitęga kończy się, bo przyjeżdża ojciec i mówi: zabieram was. Tak, ale najpierw ubieram was, bo myśmy zostali w jednej parze butów. Ja już nie pamiętam, co się stało z tymi saperkami, czy matka w końcu musiała je sprzedać, po prostu, żeby żyć. No tak. Bo w końcu zostaliśmy w takich filcowych butach, które były przemoczone, które w ogóle... No nie nadawały się. Nie nadawały się do użytku. Ale były jedyne. A były jedyne. No więc gro czasu spędzaliśmy na łóżku, w takiej małej izdebce, przy piecyku malutkim w rogu, który żeśmy właśnie ładowali tymi gałązkami, które ja ścinałam. Ryszard czasami na sankach podjeżdżał. I najpierw nam kupił buty. Ale w ogóle była zabawna historia, bo ojciec jednak musiał jeździć do Czelabińska, załatwiać tam jakieś sprawy. Mówiłam panu też, że miał dokument na dwie osoby, żeby zabrać ze Świerdłowska, więc musiał najpierw pojechać do Świerdłowska, zabrać zamiast tych dwóch osób, dwóch Jackowskich, ale nie braci. Dlaczegoś to zrobił. Widać, to było potrzebne, w jakimś celu, prawda? Bo te osoby, na które ojciec miał, zdaje się, że nie miał imiennych dokumentów, tylko po prostu na dwie osoby, które miał stamtąd zabrać, in blanco, ale one już wyjechały. Dlatego ojciec wziął tych dwóch, 17-letniego i 19-letniego. I ja podejrzewam, że ten Tadeusz Jackowski, drugi był Zbigniew, że ten Tadeusz Jackowski to był prawdopodobnie, mógł być synem tego ministra Tadeusza Jackowskiego w rządzie polskim. Ja w tej chwili nie pamiętam nawet, kto to był, ale to pewno łatwo się dowiedzieć, bo ja coraz to widzę to nazwisko tu i tam, więc... Wtedy pojechaliśmy już do Czelabińska. Ale zabawne, że ponieważ ojciec to takie przysłowiowe, ten zegarek, prawda? Tak. U sowieckich żołnierzy taki był ważny. Okazało się, że to zaflitował, bo ojciec się przyjechał do nas, ale musiał jechać do Czelabińska. Do Swierdłowska. Potem, proszę? Do Swierdłowska. Nie, do Czelabińska, żeby tak najpierw tam zarejestrować, zobaczyć, co jak należy zrobić. Potem pojechał do Świerdłowska, ale nie było transportu. Proszę sobie wyobrazić, że ojciec poszedł do tego predsedatela tam, on zaflitowany zupełnie tym zegarkiem kieszonkowym, który ojciec miał, pewno sobie kupił i pewno na przynętę, nie wiadomo jak, ale wyekwipował mojego ojca w konia, sanie, wszystko co trzeba było, żeby ojciec mógł dojechać do Czelabińska. I to wszystko za ten zegarek? Za ten zegarek. Ale to rzeczywiście, że tak. On prawdopodobnie i za pół zegarka zrobił to wszystko. Potem pojechał do Świerdłowska, przywiózł tych dwóch chłopaków. No i ruszyliśmy znów do Czelabińska, żeby wsiąść w pociąg jakoś jakimś cudem, bo ludzie, którzy przeszli to, ten dojazd do wojska czy do polskiego jakiegoś centrum, to opisują zupełnie makabryczne sceny. Nie było żadnego transportu. A te, powiedzmy, pociągi, które przejeżdżały, były tak pełne,
że dosłownie jak otwierał. Nie można się było dostać, ale wam się udało. No nam się udało, ale to już dlatego, że ojciec jeszcze w tych początkowych czasach te stosunki między Polakami a Sowietami jakieś były względnie dobre. Nawet do tego stopnia, że to, co opowiadałam, że na tych punktach zaopatrzeniowych można było, każdy polski żołnierz mógł się zatrzymać tam i odebrać jakąś porcję, prawda, czy chleba, czy jedzenia, mógł się zaopatrzyć. Myśmy jedli ten czerwony kawior lososiowy. Duży kawior. Dostawaliśmy chleb, to mój ojciec oddawał ten chleb ludziom, którzy z nami jechali, bo jechaliśmy też takim towarowym pociągiem. A myśmy jedli kawior, no po prostu niesamowita historia. Także tak dojechaliśmy do Taszkentu. Tam zupełnie potworna rzecz. Ludzie po kotem na stacji umierali i umarli, tacy, którzy umierali. To i następnego dnia, czego byliśmy świadkiem też, siedząc w dalszym ciągu w tym pociągu. Takie te dwukółki, arby, wózki, które zbierały ludzi z umarłych, prawda, z tego. I dalej z tego Taszkentu? I dalej z tego Taszkentu do Dżalabadu. I to już było blisko Morza Kaspijskiego? Nie, to kawał drogi. Tam był ten piąta dywizja, ośrodek zapasowy. Piątej dywizji, tam gdzie mój ojciec poszedł do szpitala. Bo tam nagle okazało się, że się rozchorował. Tak. Ale jakieś kilka dni później, bo tak był z nami, ośrodek zapasowy, chodził do biura, prawda, wracał. A wyście jako rodzina mieszkali tam, zatrzymali się gdzieś? Tak, gdzieś. Mieliśmy okropne warunki, ale to już wszystko jedno, wszystko było lepsze niż to, co było poprzednio, prawda, dlatego że lał potworny deszcz, a w ogóle tam ta cała okolica była w ogóle w glinie. Cała architektura, te domki, całe to były lepione z gliny. Także jak deszcz lał, to właściwie chodziło się po kostki w glinie. W wodzie w glinie. To było makabra. Ale ja chodziłam codziennie po śniadanie dla nas. I był ojciec przez chwilę, był przez trzy dni. Był w tym szpitaliku lokalnym. Aha. Bo po prostu się gorzej poczuł, tak? Rozchorował się, dostał gorączki, nie bardzo wiadomo. A co za paradoks, 2 lata w Ostaszkowie. I w kolejnych miejscach, tak. I potem byłam, właśnie przyszłam tam, żeby się zobaczyć z ojcem. Nie mogłam się w ogóle do niego zbliżyć, bo podjechał samochód i wziął go do szpitala. Znaczy pożegnałam się z ojcem i ojciec, zabrano go do szpitala wojskowego w Dżałabadzie, bo tam był szpital polski, szpital wojskowy w Dżałabadzie. Bo ośrodek zapasowy był pod Dżałabadem, a piąta dywizja, szpital, wszystko to było w Dżałabadzie sam. I zaraz po nim poszedł do szpitala mój brat. Moja mama bardzo źle na to zareagowała. To jest tak jak no już ten ostatni cios, dosłownie. Bo już myślała, już się wygrzebała, już jakaś taka była zadowolona. I tu nagle i mąż, i syn kończą w szpitalu i wiadomo było, że to jest tyfus. Ale na czym mogła być? Dyzenteria, tyfus, tyfus plamisty, to był tyfus plamisty, ale mógł być i tyfus brzuszny. Mogło w ogóle wszystkie, jakie tylko możliwe są choroby zakaźne, tam grasowały.
No więc to, co panu opowiadałam, że przyleciałam, a potem po kilku dniach znów jestem na śniadanie, już jesteśmy z mamą same i przychodzi taka pani Rzymowa. Dziwne, że ja zapamiętałam te nazwiska, nie wiem jakim cudem. I mówi, ach, mam dla ciebie wiadomość, ale tak jakoś, że miałam prawo myśleć, że mój ojciec wychodzi ze szpitala. Tak, była jakaś taka pogodna ta pani, no nie było w niej nic, co by zapowiadało tą tragiczną wiadomość. Do 12-letniej dziewczynki. Mhm. Ja mówię, tak, a mówi, bo twój ojciec umarł. No to więc ja z ogromnym płaczem biegnę do ośrodka zapasowego. Tam jest pułkownik Morawski, który jakieś miał powiązania rodzinne z nami, ja nie pamiętam, nie znam tego. Dlaczego ty płaczesz? Ja mówię, jak to? W tej chwili powiedziano mi, że mój ojciec umarł. O, a kto ci to powiedział? No więc oczywiście powiedziałam, kto mi to powiedział. To mówi, to jest bardzo źle, bo myśmy tu zdecydowali, że my twojej mamie nic o tym nie powiemy, tylko po prostu wyślemy was od razu tym pierwszym, bo rzeczywiście myśmy przyjechali pierwszym transportem z wojskiem. Przypominam sobie nazwisko generała, z jakim jechaliśmy, Boruta Spiechowicz. Do Iranu i tam, ponieważ wszyscy się tam będą szukali, to będzie łatwiej powiedzieć twojej matce, że ojciec nie żyje, bo teraz to jest, to oczywiście to było już naprawdę za bardzo wszystko bolesne, zwłaszcza, że i Ryszard też. No tak, i Ryszard leżał w tym szpitalu chory na tyfus, tak, na tę samą chorobę, która zabiła jego ojca, waszego ojca. Więc ale ty matce nic nie mów. Ty mamie nic. Więc ja nic nie mówiłem. Ale wie pan, ja jestem przekonana, że moja matka to przeczuwała. Na pewno. I myślę, że dlatego, że to ją tak naprawdę dobiło. To ją dobiło. Bo gdyby był ojciec, gdyby był Ryszard, to po prostu jakoś by się pozbierała i wydobrzałaby. Ale tak po prostu już miała tego dość. Przecież przez 2 lata pracowała nieludzko, zupełnie nieludzko. Więc pojechaliśmy najpierw do Krasnowodzka, co jest nad brzegiem Morza Kaspijskiego, a potem wsiedliśmy na statek, który był zupełną makabrą. To na pewno pan czytał wielokrotnie tą przeprawę przez Morze Kaspijskie. To była a horror story, naprawdę. Już nie chcę nawet opowiadać w detalach, ale to było straszne. Moja mama już się nie ruszała, ale jednak zeszła z tego statku z nami. Już po drugiej stronie, już w Pachlewi. Już w Pachlewi. To jest albo Pachlewi, albo Reszt. To jest, tak się ten port nazywa. I przenocowaliśmy, to znaczy pewno gdzieś koło północy dopłynęliśmy do portu, zeszliśmy z tego statku, a rano trzeba było się znów ruszyć z tego namiotu, żeby przejść przez badania, dezynsekcję i przejść do tak zwanego czystego obozu, gdzie nam w ogóle zmieniało całą pościel, bieliznę, wszystko. I moja mama
na to, że mamuś, musimy się ruszyć, mama mi powiedziała, że nie jest w stanie iść. Więc ja pobiegłam do namiotu Czerwonego Krzyża i prosiłam, zapytałam pielęgniarki, co mam robić. Mama, to tu mój błąd, że zamiast żeby powiedzieć, przyjdźcie, zobaczcie moją mamę, a ona też takiej ilości ludzi chorych, przecież to była straszna historia, ci przypływający z Rosji, to powiedziała, to przyprowadź mamę do tego namiotu Czerwonego Krzyża. No i mama, ja mamę przyprowadziłam i przed drzwiami, przed wejściem, nie drzwiami, tylko wejściem, mama upadła, to była nagła śmierć. Znaczy ona dała jeszcze mamy jakiś zaszczyt, zdaje się, atropiny, ale to już nic nie dało. Więc powiedziano, poszłam po Dankę i Stasię, pożegnałyśmy się z mamą i od razu odeszłyśmy. Trzeba było się ruszać. I tak zostałyśmy, mamy zabrali. Bo to było tak jak teraz z tym COVID-em, tylko że to po prostu te zakażenia miały miejsce, więc oni robili wszystko, co w ich mocy, żeby to ograniczyć, prawda? Miała pani jeszcze dość dramatyczne przeżycie w czasie podróży przez to Morze Kaspijskie. Dopadła was burza, sztorm? Jak to było? Właśnie. Statek był wypełniony. Powiedziałabym, że to nawet za mało powiedzieć, że wypełniony był po brzegi. Ponad brzegi. To było niesamowite. Ludzie wisieli jedni nad drugimi, dosłownie kilka pięter. I właśnie jak się zaczął storm, to nagle patrzę, nie mogę uwierzyć, widzę, że lecą walizki. Że są wyrzucane ze statku. Wyrzucane ze statku, który i tak jest dziesięciokrotnie przeładowany. Nie wiem, czy to cokolwiek pomogło, ale widać, musiało pomóc, skoro jednak z takim zapalem kontynuowali tą pracę wyrzucenia walizek. I widzę moją walizkę. To była walizka zrobiona przez mojego ojca w Ostaszkowie z dykty, to znaczy nie, tak, ten plywood, dykta, to była dykta. Z takim, sklejka, dykta, no tak. Tak, wyrzeźbionym nazwiskiem, inicją i nazwisko po rosyjsku mojego ojca, bo to było wszystko w Ostaszkowie robione. No tak. Musiało być czytelne dla tych ludzi, że to nie jest jakiś szyfr, prawda? Więc, a w tej walizce, właśnie dlatego, że ona była z drzewa, to były moje wszystkie, nasze wszystkie dokumenty. Okazało się, że to przepadło na wieki. Już nie ma gdzieś tego. Utonęło w Morzu Kaspijskim. I w ten sposób zostaliśmy z moim rodzeństwem bez żadnych dokumentów, prawda, metryka urodzenia, czy chrztu, czy tego nie ma. Kilka papierów takich rodzinnych się uratowało, bo po prostu zostali. Moja mama już nie była w stanie tego wszystkiego pakować, prawda, jak wsiadaliśmy do pociągu w drodze do Krasnowodzka, więc to było gdzieś przy nas. W ten sposób jedyną osobą, która miała metrykę urodzenia i metrykę chrztu, metryka chrztu była z kościoła świętego Piotra i Pawła w Zdolbunowie, to była moja najmłodsza siostra. Dlaczego akurat jej metryka
była gdzie indziej, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie mieliśmy potem duże trudności. Ja korespondowałam w arcybiskupstwem w Łódzku, ale też mi powiedziano, że nie ma żadnych dokumentów. Żadnych ksiąg metrykalnych, żadnych, że było wszystko absolutnie spalone, zniszczone. Było wszystko i kościół w Zdolbunowie, teraz przeglądałam swoje różne papiery, został pomału zostaje odbudowany, myślę, że już teraz jest odbudowany, ale na początku jestem człowiek wolny. Ale po prostu nie było żadnej, zaczęłam te starania jeszcze przedtem, by w tym taki był biuro spraw zaburzańskich, takie było. I stamtąd dostałam też dokument, że nie ma tego. Czyli gdyby patrzeć w papiery, to Halina Babińska nie do końca istnieje w papierach. No właśnie. Ale istnieje. Ale istnieje, jest. 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 No właśnie. To wróćmy do tego Iranu. Dojeżdżacie do Pahlevi, wiecie, to znaczy pani wie, że ojciec umarł. Już umarł. Na tyfus tam w Dżalabadzie. Tak. Docieracie do Iranu. Mama jest bardzo chora, w złym stanie. I umiera. I pani zostaje jako 12-13-letnia dziewczyna z Danusią, która ma wtedy lat 9. I Stasią, która ma lat 7. Tak. Borysio jeszcze w szpitalu po drugiej stronie. Tak. I kto się wami zajmuje? Co się z wami dzieje? No, więc to była oczywiście ogólna administracja wojskowo-cywilna. Polska. Już Polska, która się oczywiście, tym najlepszy dowód, że panie, z którymi myśmy jechali, że one się od razu zgłosiły do Polskiego Czerwonego Krzyża. I te panie zaczęły oczywiście nas nachodzić, bo uważali, co oczywiście z ich strony to było rzeczą zupełnie naturalną, że dzieci, które zostają bez rodziców, są materiałem do sierocińca, który zresztą jechał wtedy. Był jakaś część sierocińca, bo tak postanowiono, że wojsko zabierze z sobą ludność cywilną, a szczególnie sieroty. I te panie przyszły do nas, bo mam wrażenie, że te panie z ośrodka zapasowego, z którego myśmy jechali, właściwie nie zrobili nic złego. To chciały po prostu nam zabezpieczyć byt, to znaczy no tak, jak drogę, przyszłość. Opiekę. Tak, tak, tak? Tak. Ale oczywiście ja, mowy nie było, żebym ja do sierocińca poszła. Jak to, a dlaczego? Namawiały mnie bardzo gorąco. Powiedziałam, mowy nie ma, nie ma dyskusji. To było podle dziecko niedobre. Mówi pani o sobie? Tak, tak. No, albo to było dziecko z jakąś fenomenalną siłą życia, energią, która pozwoliła temu dziecku przetrwać, przeżyć, zająć się młodszym rodzeństwem. Może. Część tej energii chyba w dalszym ciągu jest. One komuny, ja. Tak. I te panie przyszły po raz drugi, spotkali się z odmową, a potem przyszły, po raz trzeci przyszła jakaś rozsądna osoba i powiedziała. One przychodziły nawet jak ja byłam, Danusia siedziała przy naszym dobytku, mizernym, ale
to jak zobaczyły, że mnie nie ma, bo poszłam do odwiedzić Stasię, która była zachorowała lekko i była w szpitaliku, to od razu przyleciały te panie, bo po prostu myślały, że Danusię, prawda, tam wykręcą jej rękę. Ale ja, one były o tak właśnie, tam gdzieś widziałam je koło naszych rzeczy, Danusia była, bo ten szpitalik był na dole. Zobaczyłam, że te panie tam pogalopowałam tam, rozgarnęłam towarzystwo, powiedziałam nie, koniec. Tak samo zresztą było z obcięciem włosów Danusi. Ale w końcu przyszła trzecia pani i powiedziała mi, że proszę cię po raz ostatni, żebyś ze mną poszła tam do sierocińca, żebyś zobaczyła, jak to wygląda. I przyrzekam ci, że jeżeli jeszcze raz odpowiesz negatywnie, nigdy już więcej nikt do ciebie nie przyjdzie. Powiedziałam, dobrze. I poszłam do tego sierocińca. I spotkałam dziewczyny, z którymi do tej pory jestem w kontakcie. Zupełnie niesamowite. To były potem moje koleżanki i starsze, i z mojej grupy, z mojej klasy. To znaczy, ja nie powinnam była być w ich klasie, powinnam była być niżej, ale one mnie zatrzymały. Powiedziały dyrektorce, jak się zaczęło formować gimnazjum, to ja byłam z nimi w Isfahanie. One powiedziały, pani dyrektorko, proszę jej pozwolić, mnie nawet tam nie było, bo byłam wtedy w szpitalu. Proszę jej pozwolić zostać tutaj w naszej klasie do końca roku. Jeżeli ona sobie nie da rady, no to wtedy może pójść do tego, do tej klasy, niższej klasy, szóstej klasy. Ale jeżeli sobie da radę, to dlaczego jej tego nie ułatwić? Czyli ta historia ze Zdołbunowa powtórzyła się. Kiedy Lucia Barszczewska panią zabiera. Pięcioletnią, tak. i zostaje podjęta decyzja, no tak. jak sobie poradzi, niech zostanie. Powtarza się potem tam schafanie. Nie, zupełnie niesłychanie. No i tak już jestem z nimi od tego czasu i ciągle mam z nim. I wie pan, została tam przy życiu mojej wychowawczyni klasy, pani Przeździeckiej, najmłodsza jej córka. Jej najstarsza córka pani Przeździeckiej była w mojej klasie, a to była Misia Teresa. I ona mówi, słuchaj, twoja moja mama się tak tobą martwiła, tak mi ciągle. Teraz dochodzą do mnie takie słuchy, dlatego że ja zażądałam, że ja nie chcę już żadnego internatu. Ja będę tak żyła, jak wszyscy inni, czyli wynajmujemy pokój w Libanie. Bo z tego Isfahanu potem trafiacie do Libanu. Potem z Isfahanu do Libanu. W Isfahanie, przepraszam, powinnam wrócić, dlatego że szkoły w Isfahanie były naprawdę bardzo specjalne. Bo to były internaty. To były olbrzymie posiadłości z domami. Widział pan konsul w tej książce naszej. To są olbrzymie domy, które zdolały pomieścić między 100, 125 uczniów. Cały personel gospodarczy i personel pedagogiczno, szkolny, nauczycieli. Także to, i to był, one się, mieścili się w olbrzymich ogrodach, wspaniałych, cudownych ogrodach.
A Danusia, Stasia i Ryszard byli wtedy gdzie indziej, prawda? Nie, nie. Danusia i Stasia byli tak samo tam, tylko każdy był w odpowiednim internacie. Rozumiem. Prawda? Rozumiem. Jedyny internat, który mieścił gimnazjum i liceum, no to był nasz, prawda? Reszta to były szkoły powszechne. Także to tak jak w mieście, prawda, są różnego rodzaju internaty, tak samo i one w ten sposób były. Zresztą sprawa Ryszarda była jeszcze inna. To też myślę, że jest ciekawa sprawa spotkania Ryszarda. Dlatego, że wtedy i byliśmy u sióstr Szarytek, bo to siostry Szarytki na Środkowym Wschodzie zajmują się szkolnictwem. Siostry Szarytki w Isfahanie to była przedtem prywatna szkoła dla dziewcząt, dyplomatów, prawda, Europejczyków, którzy mieszkali w Isfahanie. I tam Watykan płacił za 100 dziewczyn ze szkoły powszechnej za pobyt w tym Isfahanie. Tak, tym Szarytkom. Mhm. Dobrali zakonnice 50 dziewczyn jeszcze, za co płacił rząd w Londynie. Mhm. Tak. Więc chciał któregoś dnia, moje koleżanki szły do ośrodka zdrowotnego, do dentysty. I ja, która nie potrzebowałam iść do dentysty, to jest też takie rzeczy, które się w naszym życiu zdarzają, zupełnie nieplanowane, niespodziewane, nadzwyczajne zupełnie. Ja proszę tej mojej wychowawczyni, czy ja mogę z moimi koleżankami pójść do dentysty po prostu na przechadzkę. A, możesz. Poszłyśmy tam, wchodzimy na górę. Na Środkowym Wschodzie bardzo często były takie tarasy na ostatnim piętrze, prawda? Więc, ale są ogrodzone, więc my stoimy na takim tarasie z moją koleżanką i patrzymy na ulicę. W tym momencie przychodzą parami w mundurkach jednakowych chłopcy, tacy 10-8-letni. Ja tak patrzę w dół. Ryszard miał bardzo charakterystyczną oprawę oczu, mocną taką, tak jak nasz ojciec. Ja patrzę w dół i mówię, ale Zosiu, tam jest mój brat. Co ty opowiadasz za głupstwa? W ogóle mowy nie było o tym, że mógł Ryszard być w Isfahanie. Ale ja już nie słucham Zosi, tylko lecę galopem po schodach. Oni weszli na ten taki plac przed domem. Ja myślę o tym, żeby tylko nie zaczepić kogoś, kto nie jest moim bratem, ale ja już w ogóle nie słucham niczego, tylko podlatuję do Ryszarda, on stoi tyłem do mnie, ale ja go tak za ramię biorę. Mówię, Ryszard, co ty tu robisz? On mówi, no ja szukam was i szukam mamy. Bo, mówi, wiesz, ojciec umarł. Ja mówię, Ryszard, ja wiem, że ojciec umarł, ale mama też umarła. No oczywiście. No mówię, oj, a ja jadę do Afryki, bo ja was chcę znaleźć, znaczy szukam was. Ja mówię, nie, to już tu zostaniesz. A, bo to administracja, to Ryszard w ogóle nie ma. Organizacja, mundury, rozkazy, tak. Ale ja go łapię za rękaw, ciągnę go do biura, bo ja wiedziałam, że cała, wiesz, praca administracji wtedy była skoncentrowana na łączeniu rodzin.
O to chodziło właśnie. Więc go zabrałam i już Ryszard został. Ale wyobraź sobie, znaczy nie możliwości, żeby on... Dlaczego ja nie wiedziałam, że on jest w Isfahanie? Dlatego nie wiedziałam, że on jest w Isfahanie, że oni przyjechali do Isfahanu odbywać kwarantannę. I Ryszard był na kwarantannie, to był olbrzymi taki budynek internatu, numer 20. I Ryszard był w szpitaliku, wiesz. I dlatego ksiądz, który do nas przychodził codziennie do internatu, to mówił: a ty jak się nazywasz, czy jakie twoje nazwisko? Ona mówiła tak: a to zdaje się, że twój brat jest tam w 20 na kwarantannie. Ale do mnie nigdy nie przychodził, bo Ryszard był w izolatce. I po prostu nigdy go nie spotkał. I... Czyli to, że się spotkaliście, ale to jest cud, ale absolutnie. Cud. Dlaczego ja? Bo nawet gdybym potrzebowała pójść do dentysty, to też byłoby zupełnie cudem niepojętym. A przecież pani poszła z koleżankami, które szły do dentysty. Ja nie musiałam iść do dentysty. No tak. Dlaczego? I to jest bardzo ciekawe. To są te takie, tak jak ja mówię, że to są przypadki, prawda? A Izabela mówi: mamo, moja Izabela, nie ma takich rzeczy jak przypadek. To się zdarzyło dla czegoś. Ktoś zaingerował w tej sprawie, prawda? To jest bardzo ciekawe. No i właśnie od tej pory, aż do Libanu właściwie, Ryszard był z nami. Ale później szybciutko dołączył do kadeckiej szkoły, bo marzeniem każdego młodego człowieka w owych czasach było być w wojsku, w jakiejś formie wojsku. I wszyscy młodzi ludzie normalnie wyjeżdżali, jak osiągnęli 16 lat, mogli pojechać. To Ryszard w wieku lat 16 wyjechał do Palestyny, do szkoły kadeckiej. No właśnie, i wtedy wszyscy, pani, dwie siostry, Ryszard, znajdujecie się już nad Morzem Śródziemnym, albo w Libanie, albo w Palestynie. Pani tam chodzi do polskiej szkoły, potem zaczyna tam pani studia. Proszę opowiedzieć parę słów o tym właśnie, jaka atmosfera panowała w polskiej szkole i w polskiej uczelni? Jeszcze nim to nastąpi, to powiedzmy, wspomnę o tym, że Ryszard nie był bardzo długo w Libanie, bo właśnie pojechał do szkoły kadeckiej do Palestyny. Aha. Z Libanu. W Libanie po przyjeździe, bo w Isfahanie zdałam małą maturę. I to była w Isfahanie była pierwsza i jedyna polska duża matura, to ta klasa ponad nami. I potem ta nasza mniejsza, mała matura, prawda? To były też jedyne. Mała i duża matura w Isfahanie. Za tą maturę, ponieważ tak dobrze żeśmy ją zdali, Ministerstwo Edukacji zafundowało nam cudowną wycieczkę do Persepolis. To było naprawdę piękny prezent. Do dziś wszystkie razem wspominamy i topimy się z wzruszenia, bo to była cudowna rzecz. Wycieczka odbywała się w bardzo prymitywnych warunkach, bo takimi samochodzikami wojskowymi jechaliśmy z miasta do miasta, te siedzące, otwarte półciężarówki, zasypane kurzem potwornie, bo te
drogi wtedy. No przecież nie asfaltowe i były, nie były górskie drogi, tak. Pełne piachu, pełne kurzu, zupełnie jak no nie wiem, duchy wyglądałyśmy wszystkie, ale byliśmy uradowane, uszczęśliwione. Pojechałyście do stolicy dawnej Persji. Pojechaliśmy, tak, ale najpierw byliśmy w Szyrazie, prawda, w mieście i poetów, i róż, i cyprysów, i pojechały, i byliśmy, nocowaliśmy w muzeum w ówczesnej Iranie, także to dopiero się rozwijało, ale cudowne, zupełnie to wycieczka, fantazja. Chodziłyśmy w nocy przy cudownym księżycu, po ruinach Pałacu Dariuszy. No, trudno sobie wyobrazić o coś bardziej. To jest naprawdę prawie trudne do uwierzenia, że to się zdarzyło. No i potem pojechałyśmy do Libanu. W Libanie zmieniono zupełnie system, bo to, co się poprzednio nazywało system kotła, to znaczy internaty, wszyscy dostawali jedzenie, prawda, było. Potem nagle w Libanie był zupełnie inny system, to znaczy, że wynajmowało się pokoje u Libańczyków. Znaczy każda rodzina dostawała miesięcznie wypłatę tam w jakiejś sumy pieniędzy, zasiłek, tak, i wtedy mogli sobie gospodarować sami, wynajmowali pokoje. I ja, a ja, to był rok, ten 46 rok, kiedy ja miałam zdawać maturę. I jakoś tak się składało, że naprawdę byłam no, lubiana, dbano o mnie. Moja dyrektorka tak pięknie zawsze pisała, mam taki teraz czytałam, jak moja kochana, moja ukochana Halinko. I ona mnie tak prosi, żebym ja jednak, bo ja miałam swoje mieszkanie, moje rodzeństwo, ze mną gotowałam, prałam, ale ja równocześnie musiałam się przygotowywać do matury. No tak. Więc pani Przeździecka, moja wychowawczyni klasy, to jej córka najmłodsza, to do tej pory pamięta, że jej matka mówiła, że się tak o mnie martwi, że przecież ja nie mogę zdawać matury i prowadzić gospodarstwo. I tak mnie wszystkie zaklinały, tak mnie prosiły. A to, ja mówię, to co mam robić? A jeszcze tutaj w Montrealu była taka pani, znaczy nie pani, to rodzina była Busków. Buskowie byli w MSZ-cie. Był taki pan Jan Buzek. Przez Z. Buzek. No tak, w Polsce mieliśmy teraz ostatnio też Buzka. Tak było. I ona pamięta, że jak mnie powiedziano, a pani pójdzie do internatu, to ja powiedziałam nie. Ja nie pójdę do internatu, bo ja już kupiłam patelnię, prymus, to i tamto, ja będę miała swoje gospodarstwo. Ona mi to tutaj jeszcze wypomina ciągle. Ale w końcu powiedziałam, dobrze, to pójdę do internatu. Ale kochana, damy ci osobny pokój z twoim rodzeństwem, w tym internacie, to jest... Ja powiedziałam, dobrze, ale kto będzie dyrektorką? A oni mi powiedziała, pani Uszczycka. A, jak pani Uszczycka, dobrze, to ja pójdę do internatu. I wszyscy byli uradowani, że ja poszłam do internatu. Bo potem się okazało, że w ogóle nawet nie żądałam osobnego pokoju. Bo wiesz, jak już się zgodziłam, że będę w internacie, to rozumie pan, że nie mogłam dawać swoich warunków. Bo pani dyrektorka musiała urządzić ten internat tak, jak musiała, prawda? No, oczywiście. No więc to wszystkim ulżyło. I właśnie zdawałam wtedy w 46 roku maturę i po maturze znalazłam się w Bejrucie. To był rok. I to była matura.
Polska matura według polskich. Tam mam nawet list tego przewodniczącego tej komisji. O Boże Święty, dlaczego to ja? No w każdym bądź razie... Po pojawiło się pytanie, albo przed maturą pojawiło się pytanie, co dalej? Maturę zdawałam w ZUK Mikael. Matura była, wtedy właśnie się zastanawiam, była w ZUK-u i chyba drugim miastem, gdzie była matura, znaczy gimnazjum i liceum, to był Gazir, tam gdzie Słowacki był swego czasu. Ale i potem pojawiło się pytanie, co dalej? Co dalej? No wiadomo było, że idziemy do Bejrutu. I teraz... No, ale co? Studiować? Ale co? Studiować. No więc oczywiście można było pójść albo na Uniwersytet Francuski Świętego Józefa, albo na Uniwersytet Amerykański AUB, a otworzyła się możliwość, że profesor Kościołkowski z Uniwersytetu Stefana Batorego, historyk, z Wilna, który właśnie zorganizował przy Instytucie Polskim studium polonistyczne. Z profesorami bardzo miał, dobry miał zestaw tych profesorów i zapisało się na te studia, bo myśmy przecież wszyscy myśleli o powrocie do Polski. Mowy nie było o tym, że zostaniemy na Zachodzie. W ogóle nikomu to do głowy nawet nie zaświtała taka możliwość. My wracamy do Polski. Nawet te wszystkie piosenki takie, prawda, to, że może dojdzie, może nie wszyscy, ale dojdziemy. Prawda? Znaczy nie wszyscy, w sensie jak nam da Bóg, prawda? Oryginalnie na studia polonistyczne, czteroletnie czy pięcioletnie, ale właściwie pół magisterium w końcu żeśmy skończyli po 2 latach, bo tak to było organizowane przez okres letni, nie było możliwości innych, tylko trzeba było się dostosować. Tak samo jak lata szkolne, no tak. Często robiliśmy 2 lata w jednym roku, czyli cały rok nie było wakacji letnich, prawda? Bo to chodziło o to, żeby nadrabiać. Oczywiście, no bo przecież jak ktoś był te 2 lata na Syberii, no to tam to tracił, naturalnie. Szkoły, tracił, prawda? Naturalnie. Pani była w tej szczęśliwej sytuacji, że zaczęła pani naukę. No, już na plus. Prawda? Więc tak. Można powiedzieć, że pani mniej więcej oczywiście. Była... Oczywiście. Także ja to nie był mój problem. Nie był mój problem. A na przykład te starsza, moja pierwsza matura, to były te panie, które siostry starsze moich koleżanek, które nim zdolano zorganizować gimnazjum i liceum, to trzeba było przecież jednak szukać profesorów odpowiednich, prawda? Więc one nim zaczęły naukę, to one pracowały. Po prostu. Bo były wystarczająco dorosłe. Tak, tak. Więc, ale i zaczęło, dlaczego? Szukaliśmy wszyscy fachu, zawodu, który mógłby być przydatny Polsce po zakończeniu wojny. W Bejrucie już wojna się skończyła. To był rok 1946, wojna się skończyła w 1945. Jeszcze mieliśmy nadzieję, że te różne negocjacje sprawią, że powrót do Polski będzie możliwy, jakkolwiek te oddane ziemie, gro z nas na Środkowym Wschodzie, to byli ludzie ze wschodu Polski, prawda? Bo tam dlatego, żeśmy się znaleźli w Rosji. Więc coraz bardziej stawało się jasne, że my nie powrócimy. Przynajmniej nie od razu.
No w każdym, o nie, ale to, że to już nie będzie to samo, że to będą jakieś namiastki, jakieś, prawda? Więc na początku zapisało się 20 parę osób na to studium polonistyczne, bośmy rozumieli, że tu Polska bardzo ucierpiała, prawda? Że jednak należało tych zastąpić ludzi, których wymordowano w Polsce, których nie stało już. No tak, a nauczyciele byli jedną z tych grup, która bardzo ucierpiała w czasie wojny. No tak. Więc ta nowa Polska, ta Polska, do której chcecie wracać, Polska po wojnie, absolutnie, będzie potrzebować nauczycieli. Tak. Dlatego wy wszyscy, wy wszystkie, albo większość z was, tak, idzie na to studium polonistyczne. Tak, tak, absolutnie. Bo z tego drugiego gimnazjum też, czy liceum tych pomaturalnych, też zapisali się na studia polonistyczne. Ale potem, na końcu, zdało nas tylko, tam w tej książce jest wymieniona, szóstka nas tylko. Z tych dwudziestu paru. Tak. Bo zaczynali już wtedy dziewczęta myśleć o tym, że no może, zresztą jak ktoś poszedł z tej polonistyki na farmaceutykę, to też nie powiedziane, że nie byłby przydatny, prawda, w Polsce, w pracy w Polsce. Więc także niestety w 1947 roku zaczął się odpływ stopniowy rodzin wojskowych do Anglii. Polskie środowisko w Bejrucie bardzo się starało, żeby przekonać Anglików, żeby zabrali i mnie do Anglii. Ale to się nie udało. Po pierwsze dlatego, że mój ojciec był w wojsku, ale nie był jeszcze pod dowództwem angielskim. No tak. To dlatego to nie wchodziło w rachubę. A to, że mój brat był już wtedy, bo pojechał w 47. W tej szkole junaków, tak, to on miał 17 lat. A miał, myśmy byli 3. Więc poza tym Ryszard się musiał uczyć, a nie pracować na nas. Tak. Prawda? Więc to nie był, to nie było problemem dla mnie. Ja wiedziałam, że mój mąż, że mój brat nie może być sponsorem naszym, bo po prostu on jest za młody i on ma inne potrzeby, prawda? Dzięki Bogu zresztą, bo Ryszard skończył w Anglii, skończył inżynierię. Tak, politechnikę. Politechnikę i elektrykę. Tak. Bardzo zresztą ciekawie, bo Ryszard przyjechał po skończonych studiach tu do Kanady w 1953 roku i od momentu stąpnięcia na ten ląd prawie że dostał pracę w CBC i do końca tam pracował. Całe życie. Zupełnie. Tak. W każdym bądź razie zaczęło się wysiedlanie Polaków, ponieważ Liban nie był krajem imigracji, no tak, sami mieli swoje problemy, tak. Oni nie mogli nas trzymać, tak, w nieskończoność, więc w końcu różni ludzie wyjeżdżali w różne strony świata, do Australii, Nowej Zelandii. Ja kilkakrotnie miałam propozycję wyjazdu do Afryki, do Nowej Zelandii, ale jak ja już raz przystałam do tych moich koleżanek, za Boga, nigdzie nie chciałam już wyjeżdżać, jechałam cały czas z nim. Jakkolwiek kilka z moich koleżanek z tej grupy wyjechało do Nowej Zelandii, ale ja prosiłam zawsze wszystkich, jak tylko się pokazało moje nazwisko na liście, mówiłam nie. Także tak przetrwałam do końca mojego pobytu w Libanie, ale w Libanie okazało się, że ja mogę tylko wyjechać na kontrakt pracy,
I tylko, znaczy do Nowej Zelandii nie. Do Nowej Zelandii wyjechała dość pokaźna grupa młodzieży z odpowiednim personelem do Nowej Zelandii. Ja byłam na tej liście też, ale to nie było mowy, żebym ja się dała wywieźć gdziekolwiek. Gdzieś tam na prawdziwy koniec świata. Właśnie. Więc zostałam w Libanie i w efekcie stałam się jedyną rodziną. No tak, bo was było trzy siostry. Jedyną rodziną bez rodziców. Tak? Bo wszyscy, którzy nie mieli rodziców, powyjeżdżali do Afryki, do Nowej Zelandii, do Meksyku. A ja sama. I w pewnym momencie pojawia się ta możliwość wyjazdu do Kanady i z tamtych czasów pochodzi ten wyjątkowy paszport. Tak, ja ciągle o nim zapominam, rzeczywiście. Bo inaczej nie można było, trzeba było mieć jakiś dokument, prawda? No niech pani opowie o tym paszporcie, bardzo proszę. Boże święty, to ja mogę pokazać, ale co ja mogę o tym paszporcie, że mi dopisano troje dzieci? I tu mamy właścicielkę, posiadaczkę tego paszportu, Halinę Myszak. Paszport, w którym jako dzieci czerwonym atramentem tutaj wpisani są Ryszard, Danuta i Stanisława Myszakowie. Jako dzieci posiadaczki Haliny. Paszport wydany przez poselstwo polskie w Bejrucie, co poświadcza ta czerwona pieczęć na zdjęciu. I to jest ta pani. Proszę łaskawie. O. Tak jest. O. I z Libanu ostatecznie trafiacie panie do Kanady. Pani przyjeżdża do Kanady mając kontrakt do pracy domowej. Kontrakt do pracy domowej, a siostry jadą razem z panią. No więc właśnie to jest ten problem. Ja nie wiem, aha, jak to zakwalifikować, bo w gruncie rzeczy nawet ja nie byłam pełnoletnia, no tak, według tamtego czasu. Tak, bo wtedy pełnoletność to 21. 21 dla kobiet. Tak, tak, tak. I dla mężczyzn też zawsze było 21. Ja mam 19 lat i podpisuję kontrakt do pracy. Mhm. Ja w tej chwili naprawdę dopiero teraz czuję się bardzo niewygodnie z tą myślą, że jednak ten urzędnik kanadyjski ułatwił mi znacznie tą pracę. Nie wiem, może jakbym nie ułatwił tego, to w ostatniej chwili podobno, to co mi mówi moja koleżanka z Londynu, że 500 osób, włącznie z profesorem Kościołkowskim, które zostały w tym Libanie, bo nie miały 500 chyba, żadnej tak kwalifikacji, nie chciał, tak, nie, to w końcu Anglicy ich wzięli do Anglii, bo Kościołkowscy byli. Ja mam bardzo korespondencję z nimi też. No tak, ale pani dzięki pomocy życzliwego urzędnika kanadyjskiego. To nie tylko ja, nie tylko ja, ale moje siostry, no oczywiście, no, które właściwie miały zostać w Libanie. Każdy mi radził, żebym zostawiła, że ja potem po nie przyjadę, jak zarobię pieniądze, jakby. Ale ja w ogóle mowy o tym być nie mogło, że ja zostawię. Ja zawsze to mówiłam, bolszewicy mnie nie rozdzielili i wy mnie nie rozdzielicie. Taka była moja, taki mój stosunek do tego, prawda? I przez Ocean Atlantycki płynęłyście razem, a Ryszard był w Anglii. A Ryszard już był w Anglii. Ja płynęłam, Jonathan, it was with your grandmother that we came on the same boat. Oh yeah. To Halifax. Mm. Yeah. 1840 what? And your grandmother came to Montreal. Yeah, yeah. Like me. Yeah.
Because the others stayed in Ajax. That's what we were talking about last time. Remember? Yeah. 1954, she came here. Yeah. So you came, well, she, Pani Halina, she came a bit earlier. Yeah, anyway, przyjechałyście tu do Kanady i w Montrealu, tak, jedną z osób, które witały was, można powiedzieć, ze strony dosłownie społeczności polskiej był mój teść. Przyszły teść. Tak. A jak on się Przepraszam nazywał? Bardzo. A jak on się nazywał? No, Wacław Babiński, no oczywiście każdy się do niego zwracał per pan minister, dlatego że mój teść został w 1944 roku przysłany z Londynu do Kanady na stanowisko posła rządu polskiego, tak, w Kanadzie. No ale wtedy, kiedy przyjechałyście panie do Montrealu, to on już nie reprezentował państwa polskiego, bo rząd angielski wtedy już uznał rząd. To znaczy, powiedzmy sobie, alianci, no, wszyscy alianci uznali rząd nowy, tymczasowy, tak, rząd lubelski. Jedności narodowej, tak, rząd lubelski, tak, jakkolwiek to właśnie się nazywa. Ale dla społeczności polskiej przede wszystkim znaleźliśmy się tu też dlatego, że nie chcieliśmy wracać, ja już nie mówię o sobie, czy o gro osób, które pochodziły z kresów Polski, po prostu one nie miały dokąd wracać, bo ich domy już nie istniały, to już nie był wschód Polski, nie był tak, ich domem. Tak, to była Polska. Prawda? Tak, to pamiętam z rozmów z ludźmi, którzy tam mieszkają, na Białorusi czy na Ukrainie, w ich ustach bardzo często pojawiało się to zdanie: myśmy nie wyjechali z Polski, myśmy nie emigrowali z Polski, to Polska od nas wyjechała, tak, albo nas wywieziono bardzo na ciekawie Syberię, prawda? Tak, tak, to bardzo ciekawe, to tak było. I po prostu, ja już nie mówię o nas, o ludności cywilnej, ale przecież cały drugi korpus, prawda, to byli ludzie kresów. To byli ludzie, którzy właściwie o te kresy lali krew, a jednak nie mogli do nich wrócić, prawda. To było dla nas wszystkich bardzo bolesna rzeczywistość. I tu w Montrealu trafia pani do rodziny kanadyjskiej, jako pomoc domowa. Tak, bo mają małe dzieci i pani ma im pomóc prowadzić Bo dziecko, taka była ten, wtedy, tak? Wtedy po prostu struktura tych społeczeństwa kanadyjskiego, że te kobiety, które poprzednio przyjeżdżały ze wsi, żeby być tą pomocą domową w domach pracujących Kanadyjczyków, już były przyzwyczajone do tego w okresie wojennym, że one pracowały w przemyśle wojennym. One się nauczyły już pracować od 9 do 5 i już nie było ich. Tak? Tak? A ktoś musiał dziećmi, więc i stąd potrzeba tych oczywiście pomocy domowej, nowych imigrantów. Tak. Tak. To, że ktoś miał doktorat, czy jakieś tam, prawda, skończone studia, wtedy. Albo tytuł szlachecki z Polski. Albo tytuł, prawda, nie to pomagało. Nic nikogo nie obchodziło. Proszę zakasać rękawy i pracować, ale też. To było zresztą bardzo ciekawe, bo oni chętnie mieli jakiś kontakt z tymi nowo przybyłymi z ciekawości, tak, prostej, z prostej ciekawości, ale właściwie takie układy odpowiadały wszystkim. Czyli kobiety
trafiały, imigrantki, Polki, trafiały albo do rodzin kanadyjskich, gdzie pomagały w prowadzeniu domu. Wiem też, że niektóre trafiały do fabryk, warsztatów rzemieślniczych, gdzie pomagały. Znam taką historię o chyba 100 Polkach zatrudnionych. Ach nie, to jest na wschodzie tam Kanady. Boss, oczywiście Boss. Tak, pan Dion. Tak, ale tak, to szczególna tak. historia oczywiście. No dobrze. I ten ale on je sprowadził prosto z Niemiec. Aha. To był po prostu przedsiębiorczy Kanadyjczyk. Ale zdaje się, że on też w trakcie tego znalazł żonę, czy jakieś tam były takie układy. Ja to znam prawie z pierwszej ręki, dlatego że miałam koleżankę w pracy w szpitalu, pielęgniarkę, która właśnie pochodziła z BOS. I tam je poznała. Ale wróćmy do pani. Kontrakt miał trwać 2 lata, tak? Nie, rok. Rok. Kontrakt do pracy dla mężczyzn na roli, na farmie, na farmie trwał 2 lata. A kontrakt dla kobiet rok. Ale pani i tak nie spędziła z tą rodziną całego roku. Ja nie, ale to dlatego, że poznałam mojego męża. Właśnie, w pani który życiu przyjechał, mężczyzna. Który przyjechał z moim późniejszym teściem, ministrem Babińskim, żeby nas przywitać w Saint-Paul-l'Ermite pod Montreal, na wschodzie Montrealu. Zdaje się, że to były kiedyś pomieszczenia dla wojska. Aha. I tam nas umieszczono. Czyli statek przypłynął do Halifaxu i potem z pociągiem. Pociągiem do tego Saint-Paul-l'Ermite, tak? Czy do Montrealu? Nie, czy do Montrealu, tak. Potem nas przewieziono tam. Ale to nie było tak dalej. Do you know, Jonathan, how far Saint-Paul-l'Ermite is from Montreal? I'm not sure. Saint-Paul-l'Ermite. Well, anyway. To było... I zaczęliśmy, dlatego że ja, przyjeżdżając do Kanady, ciągle miałam w planach, że wrócę, czy będę kontynuowała w jakiś sposób studia. Tutaj był już poprzednio, przyjechał do Ottawy profesor Szyryński, psycholog, późniejszy też psychiatra, profesor na Uniwersytecie w Ottawie. Był też inny taki Leszczyński, który uczył angielskiego, też się zahaczył Uniwersytet w Ottawie. Więc dlatego sugerowano, żebym jednak starała się dostać do Ottawy. Ale ponieważ te panie, które przydzielały pracowników do ich pracodawców, powiedziały mi, że w ogóle mowy o tym nie ma, w Ottawie nie ma zapotrzebowań. Aha. Nie ma tych rodzin, nie które ma, potrzebują tak. pomocy domowej. Więc tak. Więc dlatego ja się potem zgodziłam na Montreal, bo mój mąż późniejszy mi powiedział, że ostatecznie nie muszę jechać do Ottawy, bo tu na Uniwersytecie Montrealskim jest też ten sam rodzaj studiów, co mogłabym oczywiście kontynuować. Więc tak też się stało. Zaczęliśmy się widywać, prawda, na uniwersytecie. Potem ta moja praca domowa była raczej niesympatyczna, bo te dzieci nie były najbardziej takie zdrowe. No, jednak to było 2 małych dzieci. Ja do tej pory nigdy nie miałam do czynienia, prawda? Owszem, w pewnym sensie, ale nie w tym wieku, byłam związana, byłam w harcerstwie i byłam wodzem zuchowym. To znaczy, bawiłam się, znaczy z dziećmi miałam do czynienia, zajmowanie się dziećmi nie było. No tak, no miała pani 2 młodszego rodzeństwa. A już nie mówiąc, trójkę, oczywiście, trójkę. Oczywiście, ale to nie w tej, tak. to jest ta mała różnica, ale duża różnica właśnie. I ten,
Także to było uciążliwe. Poza tym miałam powód, ale to powiem kiedy indziej, że trzeba było jednak się stamtąd urwać. Jasne. Po prostu to nie było dla mnie środowisko. Jasne. I to w tym bardzo mi pomógł mój mąż. Późniejszy, bo to jeszcze wtedy było daleko do tego stadium. Ale w końcu on zaczął kwietniu, zabiegać o pani względy. I w końcu w kwietniu, 29 kwietnia, tego samego dnia, który był rocznicą ślubu moich teściów, myśmy też wzięli ślub. I to w Świętej rok, Trójcy. 50. To był rok 50. I nie miała pani wtedy jeszcze lat 21, w związku z tym potrzebna była zgoda osoby dorosłej, pełnoletniej. Rodziców. Albo kuratora. I kuratorem został pułkownik Libich. Pułkownik Andrzej Libich. Może o nim przy następnej okazji, bo będziemy rozmawiać jeszcze następnym razem. I w tym momencie proponuję, zatrzymajmy się. 29 kwietnia 50 roku zostaje pani żoną Stanisława Babińskiego. I świadkiem na naszym ślubie jest generał Sosnkowski. Generał Kazimierz Sosnkowski. Generał broni Kazimierz Sosnkowski. Wódz naczelny. Wtedy już tak, były. Tak. O nim też, mam nadzieję, porozmawiamy dłużej. Z tego Z tego małżeństwa z panem Stanisławem jest pani szczęśliwą matką czwórki dzieci. Jestem bardzo. Z których każde posiada swoje własne dzieci. To znaczy, mam razem w sumie 8 wnuków i w tej chwili też 5 prawnuków. To jest dość dużo. Dość duża gromadka. I z wszystkimi, albo z prawie wszystkimi, którzy mieszkają tu w pobliżu w Kanadzie, bo niektórzy mieszkają w Europie. Tak. Utrzymuje pani prawie codzienny kontakt. To na pewno. To naprawdę codzienny. Z jednymi częściej, powiedzmy, z innymi jest codzienny, z innymi jest co pewien czas, ale właściwie prawie wszyscy są. Ten kontakt, to sobie bardzo, bardzo cenię z tymi moimi wnukami i z prawnukami też. Jakkolwiek to jest odpowiedź na jedno z pytań też, to jest to, czy ja się spodziewam, bo ja zwykle mówię z moimi wnukami po polsku, ale już z prawnukami nie. To o tym następnym razem. O tym potem.